tutaj kamerko i nie wiem, czy widzisz tego bociana, który idzie drogą rowerową, a teraz sobie leci. On strasznie zmniejsza wszystko, więc nie wiem, czy się udało to zarejestrować. Podobno rowery nie występują na pustyni. Ja mam zamiar temu zaprzeczyć. To będzie druga część Dune. No to spróbowałem niestety. Ale ja powiem, z takim ciężkim rowerem nie dam rady po prostu. Więc spróbuję objazdu. Bo no, wzdłuż może chcę przejść. Tylko się muszę się do niego dostać. Przez wyrynek nie da rady. Nie dość, że piasek to jeszcze pod górkę. Więc teraz taką wyrzutnię przetestujemy. Jak się nie da plażą, no to będzie wtedy kiepsko. Będzie szukanie innej drogi zupełnie. Tak będę musiał pchać cały czas. Czy też jednak wzdłuż morza uda się czasem kawałek pojechać. Ale najpierw to się muszę do niego dostać. A to też jest męczące. Proszę. Jest tablica informacyjna z pytaniem, jak powstał Bałtyk, znaczy z odpowiedzią na pytanie. Powoli. Zaczynam mieć wrażenie, że to ja stworzyłem Bałtyk. Jeszcze trochę z tym rowerem po piasku i będę uważał, że stworzyłem świat. Po lewej opuszczone przeze mnie wydły niestety, no bo nie darło rady zwyczajnie. Wystarczająca zabawa jest podczas jazdy po plaży, unikanie na przykład takich fal. Bałtyk do domu. Idź sobie stąd. O, może poskutkowało. Może przez rzeczy roku. Tak się zastanawiam, czy ja stworzyłem Bałtyk. Chyba jest całkiem możliwe. Bałtyk, pamiętasz, czy ja cię może stworzyłem? Czy może również cały świat? Bałtyk, do nogi, ale nie tak. W jeździe wzdłuż plaży chodzi o to, żeby w odpowiednim momencie zwolnić, przepuścić falę oraz w odpowiednim momencie przyspieszyć, żeby ją wyprzedzić. Więc myślę, że ja jednak stworzyłem Bałtyk. Rozwijam włoskie prędkości. 6-7. Czasem nawet 9 wyskoczy kilometrów na godzinę. Tylko coś nieznośnie szumi strasznie. Też to słyszycie? Nie wiem, stworzyłem Bałtyk, ale wydaje mi się, że szumu nie stwarzałem. Muszę to jeszcze przemyśleć. Jest tu bosko. Przede wszystkim dlatego, że tu nie ma ludzi. I tu nie chodzi o to, że jeszcze nie ma wakacji.
bo tam przy Wydmach ludzi było co niemiara, tylko najwyraźniej jest jakiś utrudniony dostęp zapewne przez Park Narodowy. I tylko taki wariat z rowerem się może tu wybrać. Inny wariatek w innych celach, tam innych wariatów pieszo. Fajnie się przespać, ale przejeżdżał tutaj kładem strażnik parku, więc już wiem, że lepiej na to uważać. Mam zresztą lepszą miejscówkę, tylko muszę do niej dotrzeć, a to się wydaje dzisiaj bardzo trudne. Do wniosku, że twierdzenie, iż ja stworzyłem Bałtyk, brzmi bardzo szumnie, jest bardzo szumne, więc jest niezwykle prawdopodobne. Ograniczam to z pewnością, że szum stworzyłem również. Ciągle szumi. Nieskończony szum. Czego prosty wniosek, także stworzyłem też nieskończoność. Tam pływają ptaki. Uwierzcie mi na słowo. Ja się posmarowałem kremem z filtrem. Chyba nie. Stworzyłem Bałtyk, ale kremem się nie posmarowałem. No taki los. Marku, mój stwórco! Witaj, Bałtyku. Jak się dzisiaj czujesz? Jest nadzieja, że powoli zbliżam się do końca tej gehenny. Przepiękny zresztą. Chociaż dała mi w kość nieźle. Jeszcze daje. A po doświadczeniach z Wydmą Łącką teraz będę musiał prawdopodobnie szukać jakiegoś obejścia Wydmy Czupińskiej. Bo nie sądzę, żeby tutaj piasek był inny i pewnie też można się zakopać. Mam nadzieję, że jak już jakoś obejdę tę Wydmę, to uda mi się dotrzeć do krańca Parku Narodowego, do rowów. A za tą miejscowością znaleźć jakiś fajny nocleg na klifie. No i odchodzę od mola teraz. Czyli idę w kierunku Wydmy Czołpińskiej, którą chcę ominąć przecież. No jak tak patrzę na te napisy, 15 km rowy, to wygląda to atrakcyjnie. 15 km plażą, czy też przez Wydmę. Stay tuned. Wydmiańska masakra piaskiem krystalicznym.
Kurczę, ani dziwne to mam. No tu jakiś cień jest nawet. Wszystko jest okej, dopóki jest w miarę równo. Albo z górki najlepiej. Ale jak z tym piaskiem są momenty pod górkę, no to wtedy jest kiepsko. No. Leśna droga, nie piaszczysta. Czyżby to było moje zdrowienie? Żeby się nie okazało, że na trasie do mojego obalenia będzie stała tablica z napisem obszar ochrony ścisłej, wstęp jest broniony. No i masakra. Pchać się tu dalej. Chciałbym wrócić do plaży. I z plaży inną trasą spróbować. I chyba tak zrobię, bo niestety nie dam rady, tak jak widzę, co się będzie działo. Już mam dość. No, przydałem sobie w kość dzisiaj strasznie. A przede mną jeszcze jakieś 20 km chyba. Wydma Czołpińska na końcu mnie już wykończyła, mimo że też przez mnie nie przeszedłem, ale próbowałem. Teraz właśnie objeżdżam. Nie wiem, czemu na to nie wpadłem od razu. Z jednej strony zobaczyłem ją dokładniej, ale nie miałem siły już nawet na jakieś sensowne zdjęcie aparatem. Mam nadzieję, że ten objazd będzie bez piasku. Był kawałek asfaltu, który jechałem do Czołpina. I teraz nagle się okazało, że mój dobry przyjaciel Komod wyznaczył mi trasę właśnie takim czerwonym szlakiem z igielkiem. Mam dzisiaj tak dość. Z jednej strony jestem zadowolony, bo to było po prostu wszystko piękne. Ale te próby przyjścia przez Wydmy tak mnie wykończyły. Szczególnie ta ostatnia przez Wydmę Czołpińską. Bo jakoś nie wpadło mi do głowy, że można ją ominąć. I z jednej strony wcarabaniłem się na pierwsze przewyższenie, więc sobie popatrzyłem, jak to wygląda. Z drugiej strony odebrało mi to naprawdę bardzo dużo siły. Aż jest 18.24. To są chyba jakieś niecałe 3 godziny we zmroku. A ja mam chyba jakieś 20 km do przejechania. Jak nie więcej. No i po takiej drodze, jak widać, to szybko nie będzie szło.
fajnie też, żeby miejsce na nocleg nie było jakieś przypadkowe. Bo znalazłem przecież super miejsce. Ale pytanie, jak szybko uda mi się na nie trafić? Przypadkowe zdjęcie na Google Mapach. I też nie zawsze to zdjęcie jest widoczne. Pozycja zdjęcia jest podana źle, bo gdzieś w morzu. Ale pal diabli, no już okej. Okay. To nie musi być nawet konkretnie i dokładnie to samo miejsce. Nie będzie fajny widok. Nie będzie spokój. Wreszcie sprawdziłem. Mam jakieś 22 km z kawałkiem do tego miejsca, o którym myślę. A za sobą mam 62. Czyli będzie dzisiaj gdzieś 84, na pewno ponad 80. I mam nadzieję, może uda mi się to w jakieś półtorej godziny zrobić. Byłbym tam o 20, to jeszcze nie najgorsza pora. Zdążę się jakoś rozwiesić z hamakiem, zrobić coś do jedzenia. Przecież dzisiaj nic nie jadłem przez te gonitwy. Poranki są fajne, chociaż chłodne. Natomiast fajne są te popołudnia przychodzące, już wieczór powoli. Kiedy światło się obniża. I świat robi się taki bardziej magiczny. Wydma Czołpińska w lewo 7 km. Dziękujemy bardzo. Smokino też w lewo 4 km. A ja w prawo. Czerwonym i zielonym szlakiem rowerowym. Dzisiejszego noclegu najprawdopodobniej jakieś 19 km. Przyjemny chłodek jest w tym lesie. Przed chwilą tabliczka, że do rowów 10 km tylko. Aż mnie to zdziwiło. O! Pięknie. Jezioro Dołgie. Niestety, no nie mam czasu. No cóż, następnym razem jak lepiej to zaplanuję, bo gdybym od początku wiedział, że wydmy z rowerem takim trzeba sobie darować i nie podejmował tych prób, to oszczędziłbym naprawdę z godziny albo i półtorej, bo to nie tylko sam czas, który na to poświęciłem, ale czas, który potem musiałem przeznaczyć na odpoczynek. Kto wie, czy sobie takiej trasy w przyszłości nie zrobię, nie powtórzę. No jest 19:14. A do celu zaśpiewa mi zaraz, gdzie jest, że zostało już 14 km pewnie.
minąłem właśnie pod Dąbie. Więc za chwilę powinna być jakaś kładka. I zajmę do szkoły noclegu. To już jest już bardzo późno, 20:13. Już się słońce odbija w morzu. Szczęścia. Muszę przyznać, że już tutaj to wygląda całkiem fajnie. Można by się spokojnie zawiesić gdzieś tu jarze, w którymś jarze. Lasek i może widać. Taki jari tam źródełka są. Zaraz będę sprawdzał, gdzie to miejsce miało być. Na koniec dnia. O. No, misiu. Tak, to mogłoby być nieźle. Jeszcze się zastanowię. Może niżej będę mniej widoczny. Słońce już zaszło. Ja wcinam kolację, bo spaliłem się chyba z 5000 kilokalorii, a zjadłem zdecydowanie za mało, nawet jak to zjem, to myślę, że będzie parę tysięcy deficytu, ale mniejsza o to, jestem po prostu strasznie zadowolony z dzisiejszego dnia. Pomimo tych nieudanych prób z wydmami, przez to trochę straciłem czasu oraz dużo sił, ale ogólnie niesamowite miejsce. Cały ten ciąg plaży, od wyjścia z jednej wydmy na plażę, z wydmy Łąckiej, do wejścia na kolejną wydmę, wydmę Czułpińską. Przepiękna pustka. No i na koniec po prostu niesamowity przebój, czyli nocleg. Co prawda nie jestem praktycznie w ogóle ukryty, a nawet jakaś dwójka tutaj sobie szła ścieżką i się ze mną przywitali z nienacka, właśnie kiedy sobie nastawiłem wodę na kolację. Ale po prostu widok jest nieziemski, szum morza. Wczoraj już niestety nie miałem siły, żeby filmować te... ten zachód słońca, który był naprawdę fajny. Nie robiłem też zdjęć, znaczy robiłem zdjęcia komórką, ale pomijmy to milczeniem. Więc dzisiaj może tak przez chwilkę
O, taki widok z hamaka na morze. No, dla tego widoku to nie wiem, czy ja tutaj nie przybędę jeszcze kiedyś. Zdecydowanie tego nie trzeba było. Uhohohoho. No jest zimno, jest coraz lepiej. A godzina jest... No, 6:10. Jeszcze 2 godziny myślę tu posiedzę, a może i 3. Takie atrakcje dzisiaj. I zjazdy. Czyli jazda po klifie. No już miałem to miejsce, które tak dokładnie na zdjęciu widziałem. I właściwie wszystko tak wygląda, bo to jest koło drogi gdzieś. Czerwonym szlakiem pieszym. No. Ale to jest w ogóle niezły numer. I szlak idzie tam. Się domyślam, że to jest osypane po prostu. Chyba się domyślam, czemu tam jest obejście. A zostało stare znakowanie, dobra. Już parę metrów obok piękny widok. Idziemy stąd. Już przez moment myślałem, że może pojadę nawet jakimś regio wcześniejszym. Ale jak to tak będzie wyglądało? To te 50 parę kilometrów może się okazać dość czasochłonne. Okej, z powrotem jestem na czerwonym. To się nie będzie już osypywał. No i po raz kolejny. Nie da się tu przejechać. Za to da się zerknąć na morze pracy. Kolejny. Niesamowitego. Kszory. I widoczek na morze. I znowu kszory. Yeah.
oni sobie mają, że są takie fajne. Tu na razie w innych kategoriach nie jest źle, bo jest droga rowerowa. Nie będzie najgorzej, jeśli tak będzie aż to Sławna. Jestem ciekaw. A potem pociąg. Liczymy na ciebie pociąg.